To fobia. Przed dentystą jakieś borowanie. Już się strasznie boję i mam zębów zgrzytanie. A co jak będzie jakiś ostry ból? Albo że będę wszystko tutaj czuł? Kiedyś mama mówiła, że nie będzie bolało, ale to na mnie wcale nie działało. Doktor dał znieczulenie, krótka wizyta. Moja wizja do dentysty już została rozmyta. Zero bólu, pełen relaks właśnie. Nawet czasem na fotelu, gdy zaśnie. Ale dzisiaj jest to bardzo trudne. U Dudzika jest tak wesoło, że ze śmiechu chyba umrę. Wow, ludzie, to jest kosmos istny. Dzisiaj dentysta jest zajebisty. Pełno tutaj beki i poprawa uśmiechu. Nieważne, ziomuś, w jakim jesteś wieku. Strach, stres, a nawet panika. U Dudzika na fotelu wszystko tutaj znika. Też ortodontka, która zębów nie boruje. Jak się coś skrzywiło, bardzo szybko naprostuje. U mnie nie ma stresu, jest mnóstwo humoru. Z miłą chęcią spędzisz ze mną nawet pół wieczoru. Ale hola hola, pełna poczekania. A wieczorem mam z Dudzikiem kolejnego live'a. Aparat mingwalny, czy też estetyczny. Po moim leczeniu masz uśmiech zajebisty. Pamiętaj rodzicu, nie mów, że będzie bolało. To pierwsza wizyta, tu nie będzie się nic działo. Ząbków oglądanie, jazda na fotelu. Tutaj chodzi o to, by zajaranych było wielu. Dorosłym radzimy regularne wizyty. Wtedy ich stan zdrowia będzie znakomity. A na co dzień stopro szczotkowanie. Higienistka powie ci, jak wykonać to zadanie. Pasta z fluorem i dobra higiena. Wtedy na wizycie nie masz nic do zrobienia. Weź do tego dodaj dwa przeglądy w roku. Pokaż mamie zęby, ona sama będzie w szoku. U nas w gabinecie beka, dentofobia cię nie czeka. Tak, to jest najlepszy zdrowa buzia, elo.